Cześć, witajcie w kolejnej recenzji. Jest to recenzja ostatniej figurki z tego wielkiego pudła, które nie tak dawno przyszło do mnie z Ameryki. I no i tym razem jest to Smythe Battle Chair Attack Vehicle. Ostatnia rzecz, jaka mi przybyła i największa rzecz, jak widzimy, pudło jest wielgachne. Co jest w środku, zaraz zobaczymy. Smythe Battle Chair to jest, jeżeli kojarzycie bajkę, to Smythe, jak przez Kingpina został zamieniony właśnie w tego cyborga, no to tak samo jego wózek inwalidzki został przemieniony na tak zwanego Spider Slayera. Miał tak, jak widać, tutaj odnóża, działko, tak dalej. No i tu mamy przybliżone zdjęcie jego. To nawet jest jeszcze stara amerykańska cena, $20 to kosztowało kiedyś. No napis The New Animated Series, no bo tak to było. Pudło jest dość duże. Z boku mamy po prostu pokazane. Tutaj mamy tak samo zdjęcie, że jak mamy figurkę, to pociągając taką dźwignię z tyłu możemy go wyrzucić w powietrze. Taką katapultę jakby mu zrobić. Figurka nie była oczywiście dodawana do tego pudła. Ale ja figurkę mam i tu właśnie tutaj piszę figure not included. A tutaj mamy jakieś rzeczy, zabawki, różnego rodzaju figurki. Tutaj jakiś komplet figurek z jakiejś serii. No a na dole mamy tu właśnie Hobgoblin Wing Bomber. To co posiadam już ja i też pokazywałem wam. Tutaj jest Spider-Man 3 Spider Slayer i jakiś playset Daily Bugle. Tak to kiedyś wyglądało. Dobra, otwórzmy sobie ten zestaw i zobaczmy, co jest w środku. Ja go już sobie otworzyłem. Zaraz zobaczymy, co tutaj w środku się znajduje. Co się w środku znajduje? W środku kolejne pudło. O. A w tym pudle mamy taką saszetkę, co to jest? Aha, to są te odnóża. Takie pomarańczowe odnóża różnego rodzaju. Tu mamy strzałkę, widzę. Dobra, do tego przejdziemy dalej. Co my tu mamy jeszcze? No, jakiś komplet papierów. Aha, to już wiem, co to jest. Mamy standardowo instrukcję. Ja tu się pogięło coś. Instrukcję, jak rozmieścić naklejki. Jak to zmontować wszystko z tyłu białe. Dobra, instrukcja. Następnie mamy komplet naklejek. I dwa takie katalogi. Czemu dwa? No dobra, dwa dali. Dwa katalogi. Ponieważ zestawy wszystkiego rodzaju, te takie właśnie większe zestawy, dostawały takie katalogi, co można było jeszcze kupić. Takie w formie takiej książeczki. Całkiem fajne. Tu mamy na przykład właśnie ten 3 Attack Vehicle 1. Czyli te 3 Spider Slayer. Mamy Skorpion, Tarantula i Black Widow. Tutaj mamy jakieś Pocket Comics. 4 miniaturowe playsety. Tutaj mamy jakieś Web of Steel. Jakieś figurki. Tutaj mamy natomiast pluszowego Spidermana. Tutaj mamy jakieś 7-calowe figurki z wyświetlaniem jakiś czegoś tam. Tutaj mamy mówiące figurki Venoma i Spidermana. Tutaj mamy komplet jakby kostiumu, można powiedzieć, tylko to jest z plastiku. Można się przebrać za Venoma albo za Spidermana. I w środku jeszcze się to otwierało i mieliśmy. Tutaj na przykład mamy 5-calowe figurki, różne serie. Tutaj mamy właśnie Daily Bugle playset, tak to się prezentowało. Tutaj mamy Battle Chair i Wing Bomber. Takie fajne katalogi, można zobaczyć, co tam jest. Odłóżmy to na bok. No i tak prezentuje się Battle Chair. Jest dość duży. Podobnie jak ten Wing Bomber.
to do wystrzeliwania tych strzałek, tutaj do montażu tych łap. Ma jakieś koła. Aha, i ruszają się te odnóże, jak zamontujemy tutaj. Z przodu tak samo. A właśnie, na takiej zasadzie działa ta katapulta. I tu mamy drzwi, które można otworzyć. Dobra, ja to sobie zmontuję i zobaczymy, jak to wygląda po zmontowaniu. Za chwilę wracam. Ok, dobra, już jestem. Jak widzimy, włożyłem już cały pojazd, przykleiłem naklejki i przygotowałem Smythe'a do prezentacji. Cały pojazd prezentuje się następująco. Z przodu ma takie dwie pary mechanicznych odnóży. Jedne są takie bijące w dół, drugie składające się w bok. Tutaj ma wyrzutnie na strzałkę. Głupio jest trochę zmontowana ta wyrzutnie na strzałkę, ale to zaraz. I tu pod spodem ma jeszcze schowane cztery odnóże, które można wyciągnąć. Prezentują się wówczas one następująco. Strzałka taka pomarańczowa po prostu ją się wkłada w otwór. Trzeba wówczas naciągnąć i strzela. Nie zahacza się o nic, także trochę lipia zrobiona, bo jak się nie naciągnie, to strzałka praktycznie wypada. Naklejki. Nawet powiem wam, że jestem zszokowany, że klej po tylu latach trzyma jeszcze. Naklejki tutaj mamy do komputera. Obudowę. Tutaj z tyłu mieliśmy zamontowane z informacją, którą pociągnąć dźwignię. No i właśnie. Jeżeli pociągniemy dźwignię, otwieramy katapultę i górny pokład. I to według instrukcji ma nam wyrzucić Smythe'a, także zobaczymy. Otwierają się tu jeszcze drzwi. Znaczy otworzyłyby się, gdyby nie te matki. Tu mieliśmy kolejny komplet naklejek. Taki tam. Jakieś wywieczniki, takie tego. I tutaj schowam może. O, teraz bardziej. Tutaj, że niby rakiety, jak widzimy. Jakiś tam mechanizm. Tak to się prezentuje. Dobra. Zamknijmy chwilowo. Dobra, posadzę do tego Smythe'a. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tylko jak go odpowiednio tutaj wsadzić. To też jest pytanie. Dobra. Smythe siedzi, także jest dobrze. No i mamy Smythe'a w swoim woziku. No i tutaj, jak poruszamy, on ma mechanizm oczywiście sprężynowy, jak poruszamy, jak będzie jechał cały ten pojazd, to wszystkie jego łapy się ruszają, przednie, tylne. Może ujmę to z tej strony. Wszystko się rusza. Zarówno te łapy, jak i te. Jedne biją w dół, drugie grabią. Tamte odnóża się ruszają. Tak to wygląda. Myślę, że w latach 90. jakbym to miał, to zabawa z moim kuzynem byłaby nieziemska. Tylko że on miał Smythe'a, nie ja. No i sprawdźmy, czy katapulta zadziała. Czy katapulta zadziała? No. Powiedzmy, że zadziała.
Powiedzmy umownie, że ona działa, tak. Tylko trudno tutaj Smythe'a wsadzić. Ej, jak to było konstruowane? Matko jedyna. O, dobra. Teraz go posadziłem. Jeszcze raz. No, coś Smythe nie chce się katapultować. Dobra, wykatapultowało go. Dobra. Wykatapultowało. Znaczy, jakieś prezentowałem wam dwóch Smythe'ów w ogóle i ten jest w miarę nowy jeszcze z mechanizmem, ale to już wam tam pokazywałem i on ma strasznie jeszcze nierozregulowane nogi, takie świeże ma. I chyba lepiej będzie prezentować w tym tego starego Smythe'a, który już był podniszczony, on miał te takie nogi, wiecie, takie latające. Także myślę, że w tym woziku łatwiej byłoby prezentować tamtego Smythe'a. No cóż, cóż mogę powiedzieć, no dla fanów Toybizu, tak jak ja jestem, dla fanów tego klasycznego Spidermana z serialu animowanego, tych zabawek, na których się wychowałem, no to na pewno jest gratka. Ja bardzo chciałem to mieć, pamiętam jak widziałem ten zestaw gdzieś, nie pamiętam czy w jakichś książeczkach, czy na jakichś ulotkach w latach 90. No i fakt faktem robił na mnie wrażenie. No i tak jak mówię, na mnie robił wrażenie, ja go bardzo chciałem mieć, ale myślę, że on chyba nigdy nie był dostępny w ogóle w Polsce. Z tego co wiem, to chyba tylko te pająki były dostępne w Polsce. Nigdy, to czy może był, ale ja go nigdy w życiu nie widziałem. Czy to w swojej miejscowości, czy w większych miastach, czy będąc na jakichś wakacjach, nigdy w żadnych sklepach, w żadnych marketach nie widziałem tego zestawu. Podobnie jak tego Hobgoblina, ten Wing Bomber. To jest w ogóle zestaw, z którego to jest roku? To jest 94 roku zestaw. Ma swoje lata. No i co mogę powiedzieć? No, mi się bardzo podoba. Jakbym miał taki pokój zrobiony typowo na takie retro tych figurek, bo już ich trochę mam, no to na pewno to stałoby gdzieś na półce albo w jakiejś gablotce. Razem ze Smythe'em na przykład. O, na takiej zasadzie postawiony zestawik. I na pewno by to byłoby fajnie się to prezentowało. Czy polecam? Trudno to powiedzieć w ogóle, czy polecam coś takiego. No jeżeli jesteście fanami takiego Toybiz, no to nie wiem, no nie wiem. Jeżeli lubicie takie dziwne pojazdy, no to polecam, ale osobiście nie znam nikogo, kto poza figurkami interesowałoby go jeszcze pojazdy. Mnie zainteresował, zresztą interesował mnie od dzieciństwa i trafiła się po prostu okazja i go zakupiłem i to za całkiem rozsądne pieniądze, całkiem niskie pieniądze. Zestaw można kupić bez problemu na eBayu. Nie jest jakiś on tam taki drogi. Można go kupić nówkę, a używany to jeszcze tańszy. No i to tyle. To wszystkie cztery zestawy. Ostatni właśnie zestaw zwieńczający wielkie pudło z Ameryki. Jest to właśnie Smythe Battle Chair. Może zdobędę jeszcze jakieś ciekawe, chociaż nie wiem tego. Na pewno playsetów nie będę zbierał, a tych pająków jakoś nie chcę. Mogłem je mieć. Niekompletne, bo bez strzałek i tak dalej, mogłem mieć jakieś tam chyba nieduże pieniądze, ale nie, tych pająków jakoś nie chcę, nie mam na nie miejsca, tego nie wiadomo gdzie będę trzymał, spakuję to do pudła i gdzieś to będę trzymał, ale no cóż, jeszcze raz, Smythe Battle Chair i katapulta, no i oczywiście mechaniczna odnóża. Tak się prezentuje ostatni zestaw z wielkiego pudła. Dzięki za oglądnięcie. Mam nadzieję, że się recenzja podobała, bo to jest to jedyna recenzja na YouTubie. Nie ma innej. Nikt tego nie recenzował. Widocznie to w ogóle nie ma tego, jak to się mówi. Nie ma prawa bytu być recenzowany, bo jest tak głupie i tak bez sensu. Dobra. Dzięki za oglądnięcie. Na razie. Do następnego.